Największą satysfakcją to chyba w czasach, kiedy jeszcze nie mówiło się w Polsce o designie, zajmować się designem. To już to samo było po prostu ekscytujące, że mogliśmy się tym zajmować. Instytut zawsze inicjował po prostu pewne nowe prądy, nowe idee przenosił, takie, o których jeszcze się wcześniej w Polsce nie mówiło. Jedną z nich to było, nazywaliśmy to wtedy wzornictwo socjalne, czyli wzornictwo, które teraz mówi się wzornictwo demokratyczne, czy też wzornictwo uniwersalne, skierowane po prostu do wszystkich ludzi, nikogo nie wykluczające, że nie tylko chodziło o produkty luksusowe, bo tak często design był przyjmowany w Polsce przez wiele lat, ale właśnie, że wzornictwo może pomóc integrować społecznie właśnie ludzi mniej sprawnych, który nie tylko tu chodziło o osoby kalekie na przykład, tylko po prostu o osoby na przykład matki z małymi dziećmi, żeby mogły funkcjonować tak jak normalni ludzie, posługiwać się wszystkim, czy w ogóle dzieci. Także Instytut właśnie był taką kopalnią wiedzy na ten temat. Prowadzone były rozmaite badania, socjologiczne badania i badania ergonomiczne, które pozwalały dać wytyczne do projektowania właśnie dla osób czy mniej sprawnych, i po to, żeby ich włączyć do społeczeństwa. Chodziło o to, żeby to było wzornictwo uniwersalne, dostępne dla wszystkich, bo to, co jest wygodne dla nas, to jest wygodne także dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest dobrze zaprojektowane.